Hej, witajcie ludziska, z tej strony Altair. Witam was na nowej serii. Ci bardziej spostrzegawczy, po prostu każdy z was pewnie stwierdzi: ej, kurde, gdzie jest ta morda, która za każdym razem mnie witała swoim jakże strasznym urokiem osobistym. No właśnie, nagrywam tutaj innym programem, który niestety nie ogarnia zbytnio kamerki, przez co będziecie zmuszeni tylko słyszeć mój głos, więc jeden plus dla was, że tylko głos bez twarzy. Zajmiemy się nową serią, którą jest gra, której nie miałem okazji jeszcze nigdy grać, czyli Dishonored 2. Nie wiem, czy da się dokładnie wymawia, czy nie. W ogóle jest już dodatek do tej gierki, stąd postanowiłem sobie ograć ten tytuł wraz z wami. Mam nadzieję, że pójdzie za znie, że seria wam się, ludziska, spodoba. I cóż, od razu zapraszam też chętnych do gorszej jakości, na pewno audio, jak i wizualnej, ale zapraszam mimo to do pierwszej części, którą też ogrywałem chyba ze 2-3 lata temu na moim kanale, gdzie się grało właśnie tym oto człowiekiem, Corvo, bardzo intrygujące imię, i naszym celem było uratować tą oto wtedy dziewczynkę, która miała chyba 7 lat, czy tam 12. Okazało się, że to jest w ogóle rodzina chyba. No i tak tutaj trafiamy. Bez zbędnego ruszenia. No, tak jak mówiłem, kiedyś tam w sumie grałem to, ale dosłownie chwilę. Więc zaczynamy. Kurczę, nawet nowa gra plus jest. Ale nie istne. Jedziemy w nową gierkę. O szlak, kampania. Serio? Dobra to. Pojedziemy. Nadpiszę sobie tutaj chrzęźca. Tak, wiem. Średni. Tak, poproszę. Bo już nie pamiętam co jak. W tej części, jak się dobrze orientuję, jak kojarzę, to może było wybrać sobie postać, kim się chce grać. Czy to właśnie księżą, czy ojcem? Tam trening z ojcem niedługo po zakończeniu szczurzej zarazy. Powiedział mi, że pewnego dnia nasi wrogowie po mnie przyjdą. Okej, nabrzeże Dunwall. Dźwięki i zapachy Dunwall wcale się nie zmieniają. To moje miasto. Jaki plan treningowy ma dzisiaj dla mnie mój ukochany Tadusz? Dobrze, wasza wysokość. Zobaczmy, na co cię stać. Dobra, kucni. C, dobra. Okej. Spacja, skok, no oczywiste sterowanie. No wystarczający co? Rozbieg prześlizna się pod tym. Spoko. Tak. Musisz się rozpędzić, przeskoczyć nad przeszkodą, a potem prześlizgnąć się dołem. Bardzo dobrze. Zanim skończył coś powiedzieć, to już... A, idź ty. Co dalej? Wow. No, trochę tu w lewo. O, właśnie. O, to właśnie nawet gramy tą dziewczyną. Tak, pozwolę sobie dopiero w czas wręcz skomentować to. Gdybym tylko mogła spędzać całe dnie na bieganiu i skakaniu. Studio, które zrobiło tą gierkę, maczali też palce w Skyrimach, Falloutach, Rage'ach, czy Wolfensteinach. Mowa tu o Bethesda. Robisz spore postępy. Taka ciekawostka. Sprawdźmy, czy potrafisz być cicha, młoda damo. Aj. Skradanie się. Wciśnij C, by włączyć tryb skradania się. Przykucniesz wówczas i zaczniesz cicho się poruszać. Twoja widoczność ulegnie wtedy znacznemu zmniejszeniu. Pozostawaj w ukryciu i poza zasięgiem wzroku przeciwnika, by uniknąć wykrycia. Przeciwnicy wolniej się cię wykrywają, gdy przejdziesz w tryb skradania się, zwłaszcza jeśli jesteś daleko od nich, nad nimi lub na granicy ich pola widzenia, w cieniu, choć ma to większe znaczenie przy dużej odległości.
Tryb skradania się pozwala ci ukrywać się pod biurkami lub stołami, aby odciągnąć od siebie przeciwników, odwrócić uwagę, na przykład rzucając butelką lub ustawiając alarm w budziku. Okej. Okay. Spróbuj się do mnie podkraść, jeśli zdołasz. Jeśli dostatecznie szybko poddusisz przeciwnika. Co proszę? Coś mówiłeś? W sumie ten korwo przypomina mi trochę... Córeczka. Sama Fischera z Double Legend. Znaczy... Nie cię usłyszał ani zobaczył. Tak miał wyglądać sam Fischer w Double Legend, no ale skończyło się ciut inaczej. Niczego nie zauważył. Trzymaj się nisko. Albo dał ci wory. Po co walczyć, jeśli mogę się przekraść? To otóż to. Ta gra właśnie jest o tyle fajna, że tutaj można na trzy sposoby ją przechodzić. Głośno, cicho, albo mieszanie. Podnieść... O, przepraszam. F. Pamiętaj, pistolet obudził wszystkich w budynku. Kusza jest cicha. Dzień, no to halo. O, so sweet. Dobra. Ja wiem. Kurczę, cały czas sobie mylę, że to F jest interakcja, a nie E. QE to jest tak jakby... Czas na trening boju z innymi rodzajami. Wychylanie. Pobijemy się trochę. En garde. Tak. Czyste u... Brawo, Emily. Emily, właśnie tak ma na imię. Zamachnie się na ciebie mieczem. Blokuj. No. Dobrze. Świetnie. Jedynka była chyba z polskimi napisami jedynie, bez dubbingu. Naturalny instynkt do walki. To jest szkoda, bo to nawet fajny ten Dawid. Przeżysz blok w czasie. Przeciwnik straci równowagę. Całkiem. O kurde. Dalej. Blokuj klingą. To jest słabo, że kontrolem. Jesteś szybka. Rozsądny ruch. To powstrzymałoby nawet najbardziej wypranego z uczuć zabójcę. Możesz poddusić wroga, nawet w trakcie walki. Aha. Kurczę, nie wy... A, jest! Wow. Nice. No, ale rzadko będę z tego korzystać, no, z racji, że będę planował... Wiecie, skradać się po prostu. Kiedy przeciwnik straci równowagę, możesz wyprowadzić zabójczy kontratak. Okej. Wow. Ej, zajebiste. Czuję się lepiej, wiedząc, że potrafisz o siebie zadbać. Kiedy w końcu zostaniesz zmuszona do walki, będziesz gotowa. Taki statusiu. Długi dzień w Dunwall, rozdział pierwszy. Dziś mija 15. rocznica udanego zamachu na życie cesarzowej Jessamine, bo tak się to czyta, Caldwin. Goście całego cesarstwa wysp przybyli z tej okazji do Dunwall Tower. No właśnie, kurczę, 15 lat mija od wydarzeń z pierwszej części. Dlaczego w ogóle obchodzimy rocznicę zabójstwa? 15 lat temu, w samym środku epidemii, która niemal unicestwiła Dunwall, płatny morderca napadł na pałac, w którym się urodziłam, i dźgnął moją matkę w serce. Następnym krokiem pracodawców skrytobójcy było zrobienie ze mnie pionka w ich grze o władzę. I udałoby im się to, gdyby mój ojciec Corvo Atano nie dopadł ich wszystkich i nie poszatkował tej konspiracji na kawałki. Czy teraz po tych wszystkich latach jestem władczynią, z której matka byłaby dumna? Stoimy w obliczu kolejnego kryzysu. Potwór, którego gazety nazwały zmorą korony, poluje na mych wrogów, pozorując swe zbrodnie na dzieło moje i mego ojca. Nie wiem, czy powinnam pożeglować na drugą stronę świata, czy też rozkazać ściąć wszystkich, którzy mnie otaczają.
No i to mieliście lekkie streszczenie właśnie pierwszej części. A fragment muzyki jak z Wiedźmina pierwszego był. Nie podoba mi się perspektywa dzisiejszego ceremoniału. To twój sygnet. Proszę, gotowe. Dziękuję, Aleksi. Otwórzcie drzwi. Chwała jej cesarskiej wysokości Emily Caldwin. Wierni poddani, los sprzysiągł się przeciw nam, lecz dziś oddamy cześć mej matce, świętej pamięci Jessamine Caldwin. Niech pozostanie w naszych sercach po wsze czasy. Emily. Jesteś zmęczona, ojcze. Co roku mam nadzieję, że rocznica śmierci Jessamine będzie łatwiejsza do zniesienia, ale tak się nie dzieje. Matka była lepszą cesarzową. Ja się do tego chyba nie nadaję. Nadal się uczysz. Nie martw się tymi wszystkimi wichrzycielami, a zmorę korony w końcu też dopadniemy. Mówią, że to ty nią jesteś. Że te zabójstwa to jakiś szalony sposób na to, by mnie chronić. Nie. Ktoś próbuje zrzucić na nas winę, biorąc na cel twoich wrogów. Wiesz, chciałabym od tego wszystkiego uciec. Przecież czasem to robisz. Myślisz, że nie wiem o twoich nocnych wycieczkach na dachy? Odwagi. Ceremonia nie potrwa długo. Cesarski obrońca i ojciec. Chyba powinnam była już dawno zakazać takiego połączenia. Weź się, puść się roka. Zanim przejdziemy do porządku dnia, odwiedził nas niespodziewany gość. Duke Serkonos. Ramsay twierdzi, że Duke przybywa z wyjątkowymi prezentami. Intrygujące. Jego wielmożność Luca Abel, Duke Serkonos. Kurde. Kolejne androidy. Świetnie. Dopiero skończyłem droid. Niesamowite. Co to ma być, Ramsay? Nie wydałem na coś takiego zgody. Ja w sumie za takie roboty. Cesarski obrońco Corvo Attano. Nasz drogi krajanie. Serkonos pragnie zaoferować w tym żałobnym dniu kondolencje i podarki, byście pamiętali o naszej nacji, wschodzącej gwieździe południowego horyzontu. Dziękujemy, mości panie. Wstrzymaj podziękowania, gdyż zaraz otrzymasz najwspanialszy z podarunków – rodzinę. Przedstawiam zaginioną siostrę Jessamine Caldwin. Oto prawowita cesarzowa Delilah Caldwin. Co kurwa? Niemożliwe. Matka miała siostrę. Droga siostrzenico, witaj. Nie, to kłamstwo. Mym ojcem był cesarz Juhorn Jacob Caldwin, a Jessamine to moja młodsza siostra. W dniu jej śmierci byłam gotowa, aby się wam ujawnić. I zostałam zmuszona do opuszczenia Dunwall. Ale teraz jestem w domu. Jeśli jesteś siostrą mojej matki, możesz z nami pozostać jak długo zechcesz. Małe jaskółeczko. Ciężka od czarnych wspomnień. Przybywam, by zdjąć z ciebie brzemię korony. Obietnica ojca wyszeptana w tajemnicy tyle lat temu. Teraz oto się spełni. Spójrz na język. Emily Caldwin jest córką cesarzowej Jessamine Caldwin. Cesarski obrońco. Naiwnością było myśleć, że te morderstwa ujdą ci na sucho. Byłeś bezpieczny, chroniąc się w murach pałacu. Ale z tym już koniec. Wysłuchajcie o to wszyscy. Powróciła prawowita cesarzowa. Złóżcie hołd cesarzowej Delilah, pierwszej tego imienia. Aresztować Emily Caldwin i jej ojca za zabójstwo. No chyba sobie jaja robicie. Co? Wow. No tak, bo dla niewtajemniczonych Corvo posiadał moce. Dzięki pewnej nieznanej istocie. Czas teraz podjąć decyzję. Gra jako Emily Caldwin, władczyni Cesarstwa Wysp, którą w sztuce walki i skradania się wyszkolił jej ojciec Corvo Attano. Lub gra jako Corvo Attano, legendarny obrońca cesarzowej, niesławna figura z czasów szczurzej zarazy.
z racji, że na opakowaniu gry mamy... A w sumie nie, tu jest maska też Korvo. No ale dobra, ogólnie ta historia jest skupiona bardziej na Emily, więc za pierwszym razem skończę ją po prostu grając jako Emily, a kiedyś tam może skuszę się, żeby zacząć od początku pierwszą część jako Korvo, bo tylko nim może tam grać, i dwójkę też będę pykać już jako Korvo, więc na tę chwilę Emily. Gra jako Emily Caldwin, tak. Zrobię twój odlew w chłodnym marmurze. Nie! Ja pierdykam. Infamous, Second Son. Z czasem nauczysz się mnie kochać. Może któregoś dnia ujrzysz we mnie utraconą matkę. A tymczasem zapewnię ci bezpieczeństwo. Zamknę Lady Emily w jej komnatach. Potem już w więzieniu w Coldridge będzie czekała na odpowiedź. Cóż za maniery. Mój ojciec stracił wszystko, kiedy byłem dzieciakiem. Teraz noszę ten mundur i wysyłam 20-latków na patrole po ogrodach różanych, zamiast pić piwo z kumplami z klubu strzeleckiego. No wiesz czy co? Wstyd. Kapitanie Ramsey, słyszałam krzyki. Lady Emily! Co się stało? To już wszystko, kapitan Mayhew. Ja pierdykam. Nie! To jest ta broń cesarskiego obrońcy. Po co komu ostrze składane w pół? Podaj mi, to ci pokażę, draniu. Cholera. No, już mi się podoba akcja. To co tu się wyprawia? Fufu. No. Wśród strażników Tower krąży legenda o ostatniej desce ratunku cesarzowej, ukrytym w twoich komnatach pokoju, w którym jest dość złota, by kupić wyspę. A ten pierścień jest uważany za jeden z dwóch istniejących kluczy. Skąd te informacje, Siemek, masz? Słucham. Co się stało? Aleksi, sala tronowa, ojciec. No chyba o, przejęliśmy władzę. Nie osiągnę, muszę się stąd wydostać. List od tyrańskiej komisji handlowej. Oż ty w życiu, nasza najznakomitsza cesarzowa, jak wasza wyskość wie, statki z Serkonos płynące na Tywię są teraz regularnie atakowane przez piratów lub nękane przez krwiogzy? Nie tylko, że ginie wielu Tywijczyków, czy to wśród załogi, czy wśród pracowników portowych chlepiarzy, wiąże się to również z trudnymi do oszacowania stratami w towarze. Jeśli nic się nie zmieni, będziemy zmuszeni do zaprzestania handlu z Serkonos, a być może nawet wyprowadzenia embarga dla statków z południowej wyspy. Nie musi tak jednak być. Komisja Handlowa składa się z rozsądnych ludzi i opracowała już propozycję naprawy sytuacji. Oczekujemy wprowadzenia następujących środków ostrożności. Kurczę, nie wiem czy... 1. Niezależni wykwalifikowani inspektorzy w każdym porcie. 2. Patrole zwalczające piratów i przemytników. 3. Rekompensata dawnych i przyszłych strat. Chcielibyśmy jak najszybciej osobiście przedyskutować tę propozycję w najwcześniejszym możliwym terminie. Jak dotąd personel waszej wysokości utrudniał nam ustalenie konkretnego terminu negocjacji. Prosimy cesarzowo o ponaglanie go. Pragniemy bowiem wybrać się już do Dunwall. Czekając na chwilę, gdy będziemy mogli przedyskutować to w cywilizowany sposób, przysyłam wyrazy szacunku. Dymłan Szyrygin, przewodniczący Tywiańska Komisja Handlowa. Okej. Okay. Czy kapitanowi Ramsayowi długo to zajmie? Raczej przez drzwi nie ma co przechodzić. Kurde. Może trzeba ruszyć w świat. Zaszyć się gdzieś. Muszę się zastanowić. I tu. Teraz, gdy pomógł objąć tron prawowitej cesarzowej, Ramsayowie z hukiem powrócą na szczyt elit Dunwall. Ci dranie pracują dla Ramsaya i Duke'a Serkonos. No, jest ich dwóch. O, jeść można, jak miło. I właśnie uzupełniłem sobie w pełni życie, bardzo fajnie. O, takie amerykańskie typowe lampki, zielone, nie? Typówka. Cesarzowo, tuż przed rocznicą śmierci matki waszej wysokości, a po rejsie testowym cesarskiego obrońcy, dokonamy chrztu ISS Jessamine.
Coldwyn. Oczywiście, jeśli nie ma ku temu żadnych przeszkód, na platformie znajdować się będzie Brandy z King Street, przywiązana do długiej liny, której puszczenie sprawi, że butelka rozbije się o kadłub. Treść przemowy zależy oczywiście całkowicie od waszej wysokości, lecz pozwalam sobie podsunąć tu kilka pomysłów. Niechaj silny wiatr niesie cię ku bliskim i dalekim pięknym brzegom. Chroni swoją załogę przed niebezpieczeństwami straszliwego oceanu. Żegluj wiernie dla Gristolu i zawijaj zawsze bezpiecznie do portu. Z wyrazami szacunku, doradca Wainwright. List od doradczyni. Cesarzowo, doszło do kolejnego morderstwa i nie mogę dłużej milczeć w tej sprawie. Czyż to nie zadziwiające, że wszystkie ofiary otwarcie sprzeciwiały się aktualnym rządom? Jeśli nie dziwne, to jakże zaskakująco dogodne. Powinnam czymś wiedzieć, wasza wysokość? Jak mogłem być doradczynią, jeśli nie wtajemnicza się mnie w najdyskretniejsze ze przedsięwzięć? Mam wrażenie, że jestem jedyną osobą w Dunwall, która nie zna prawdy o Zmorze Korony. Proszę nie skazywać mnie na domysły. Z wyrazami szacunku zaufana służka i doradczyni Leonora Halsmwater. No, każdy tutaj podejrzewał chyba właśnie Corvo, że jest właśnie tym mordercą. Kiedyś chowałam żaby w starym zegarze dziadka. Służący byli wściekli. I to wtedy życie wydawało mi się skomplikowane. O, tu można... Łoszczy w życiu. Panorama. Tak dobrze ją znam. Ale mam wrażenie, jakby wszystko właśnie się zmieniło. No. Zajebiaszcze. Dobra, tędy chyba nie przejdziemy, ale może innym oknem. O. O. O, jest coś. O, jesteśmy w innym pomieszczeniu. Carskie komnaty. Jest chyba jakąś wiedźmą. Jak to możliwe? Lady Emily. O, Alexi. Nie jest. Gdzie jest cesarski obrońca? Rozpoczął się przewrót. Mój ojciec został uwięziony z braku lepszego określenia. Musisz się wydostać z stołu. Przez ukryty pokój. Dzisiaj w dokach trafiłam na pewną kapitan. Szukała cesarskiego obrońcy. Odnajdź ją. Wydostań się z Danwą. Alexi, przepraszam. Bywaj. Ja jestem, kurna, nie bywam. To ale raz wiedźmi na trzeciego. Przeczytaj dziennik J. Nowa kapitan. Do Danwal przybyła nowa kapitan Megan Foster. Szuka Corvo Atano. Może doła ci pomóc. Może. Tu coś... Azyl. Nie otworzę tego bez pierścienia. A zabrał go Ramsey. Aha. Tajne przejście. Cesarskie komnaty kryją tajemne przejście prowadzące na ulicę. Do jego otwarcia potrzebujesz jednak swojego pierścienia. Aha, tu są cele. Uciekli z Dunwall Tower. Odzyskaj sygnet od Mortimera Ramseya. Otwórz azyl. Wyeliminuj Mortimera Ramseya, znajdź Mortimera. Dobra. Najpierw... Może to oznaczyć, czy nie? Ukryj. O, jest. Dobra, i tam mamy. Okej. Okay. Zapiszę sobie ładnie. A tak, zapisywanie, dobra. A w sumie... Sami tam. To zaraz tylko wezmę, w ogóle nie wiem gdzie jest drugi, no ale... Bo tu skitramy. W jedynce było chyba tak... O, można go dobić w każdej chwili. W jedynce było tak, że jak się ogłuszyło kogoś, znaczy tak właśnie sprawiło się, jak ja teraz to zrobiłem, że odmaniłem ziomka, to było chyba coś takiego, że po jakimś czasie prędzej czy później oni się potrafili ocknąć. Stąd była trudność między zapijaniem a... ogłuszaniem, że przy zabiciu no już nie wstali, nie? Ale zapomnieć o tym po co? Przy ogłuszeniu mogli. Dobra, chodź tu, ziomeczku, ze mną. Zdrajcy. Nie by ci tu... A, tu ci pierdyknę. O, pięknie.
O. No i kurde, i będzie wyglądało to tak, jakby cholera był pijany i zasnął na służbie. No kurde. Mieszkańcy Danelle wyrażają swoje zgrozę i strach po tym, jak kolejną osobą głośno krytykującą cesarzową Emily Coldwyn spotkał brutalny koniec. Najnowszą ofiarą jest nie kto inny jak Ichabod Boyle, znany przedsiębiorca i mecenas sztuki. Boyle napisał niedawno felieton, w którym ostro skrytykował cesarzową za, jak to nazwał, niedbały styl rządów oraz świadome zaniedbywanie obowiązków. Władze są przekonane, że winowajcą jest zmora korony, o czym świadczyć mają makabryczne znaleziska na miejscach zbrodni. Najgłośniejsi krytycy jej wysokości giną jeden po drugim z rąk tego nieuchwytnego zabójcy. Pora więc odważnie spytać, czy rolą cesarskiego obrońcy jest teraz mordowanie tych, którym nie podoba się władza? No, właśnie ciekawe, kim jest ten morderca. Znów nie zapamiętałem nazwy. Zablokowaliśmy salę tronową, powinniśmy... O, jest. Aż nadto... A, i właśnie, tutaj w jedynce też tak było, że mieliśmy zawsze dwie opcje. Albo zabić, albo okuszyć i gdzieś tam go przenieść zazwyczaj. Wybór bezkrwawy rozwiązań spowoduje mniejszy chaos, co poskutkuje bardziej optymistycznym zakończeniem. Właśnie, jak zabijaliśmy ludzi w jedynce, to można było oczekiwać gorszego, złego zakończenia. Jak ogłuszaliśmy, nie zadawaliśmy śmiertelnych ciosów naszym przeciwnikom. Nie zależy, czy głównym, czy poboczym, jak ci na przykład strażnicy, to mogliśmy liczyć na bardziej optymistyczne zakończenie. Tego, kto nadejdzie. Wrócę, kiedy przeszukamy cesarskie komnaty. Miej nade mną pieczę. Daj mi siłę, której potrzebuję. Będziemy pana kryć, jeżeli wróci ktoś z drużyny Duke'a. Ale się dzieje. Wyeliminuj Mortimera. Mortimer Ramsey można zamknąć w azylu, który wyposażono w zapasy żywności i wody. Wszystko się zmienia. Tak. Cały porządek rzeczy ulega przebudowie. Ramsey'owie gościli kiedyś królową Morley. Wiedzieliście o tym? Dzieciństwo spędziłem na zabawach z Buntingami i Boylami. Śmietanką społeczeństwa. I już niedługo powróci pan na szczyty, kapitanie. No, kapitanie. Idziesz tutaj? Rodzina Ramsey'a straciła szlacheckie przywileje, a on najwyraźniej wciąż ma to za złe. Ale czemu właśnie mnie? Nie mam pojęcia. No, ale tak czy inaczej, Ramsey jest zbyt groźny, żeby pozwolić mu dalej działać. O, idzie tu. Dobra, może się uda go tak teraz wziąć. I pyk. Dobra, jest. Weźmy to, co ma. Okej, mamy pierścień. Więcej tego nie wypuszczę z rąk. No to teraz jego jeszcze weźmy do azyla. Cesarski sygnet. Jeden z dwóch sygnetów zrobionych dla cesarzowej i cesarskiego obrońcy. Służą one jako klucze do azylu w Dunwall Tower. Okej. Okay. O, można być sprintem. Świetnie. No ja będę właśnie starał się to optymistyczne zakończenie zrobić. Jak zrobił Anton Sokołow. Ty kojarzy nazwisko. Anton Sokołow. Oj, wypierdku. Posadzimy ciebie tu. Będzie wyglądał, jakbyś chciał obiad. Dostałeś wreszcie, co chciałeś, Ramsey. Imperialny apartament na szczycie Dunwall Tower. Grzecznie, póki tego wszystkiego nie wyjaśnimy, Ramsey. Nie żałuj sobie racji, wody ze studni, śpi z fortuną u boku. To może być przydatne. Eliksiry. O. No, to już czytałem akurat. To wszystko musi mieć związek ze zmorą korony, z Duke'iem i Delilą. Te rezerwy nie pomogą w walce z Delilą, nawet jeśli byłby sposób, aby je przetransportować.
już czapki żadnej nie wezmę. Chyba też czysto. O, a w sumie życie mam pełne, więc... Korwata na cesarki... A, przejdź to. Tu coś mamy. Przeczucie, że mi się przydadzą. No, no. Niezły arsenał. Luneta Z. O, fajne. Jasne. Dobra, i tu mamy... Wszystko tu mam załatwione, tak? Tak, ucieknij, tylko teraz mam. Okej. Okay. Tak, udaj się. Długi dzień w Dunwall. Delilah i Duke Abele zajęli Tower. Dunwall nie jest już dla ciebie bezpiecznym miejscem. Spotkaj się w dokach z kapitan, która pomoże ci w ucieczce z miasta. Okej. Okay. Muszę się ukrywać, póki nie pojmę, o co tu chodzi. Powinnam się przedostać do doków. W porządku. Tutaj sobie zakończymy ten odcinek i mam nadzieję, że seria wam się spodoba, jak i też sposób nagrywania, w sensie, że będzie wszystko gitać pięknie, ładnie. No i chodzi o to, że brak kamerki. Sądzę, że w sumie na tą grę to akurat spoko pomysł. Mimo wszystko. Na tej chwili wam bardzo dziękuję za obecność. Trzymajcie się i mam nadzieję, że będziecie ze mną w kolejnych odcinkach z Dishonored 2. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, hejos.